Cześć wszystkim, z tej strony Adik, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio wrzuciłem filmik na temat tego, że będę chciał się pobawić w kustomizację klonu. Wybaczcie, że trąciłem kamerę. Więc mówiłem Wam, że będę próbował. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeśli nie wyjdzie, to pewnie nic nie zobaczycie. A jeśli wyjdzie, no to zobaczycie tego efekt, tak? Jeśli to wyjdzie dalej, to będę to kontynuował. Jeśli nie wyjdzie, no to najpewniej nie będziecie wiedzieć, że nie wyszło. No i nagrywam filmik, by się podzielić z Wami efektem, który mi się udało uzyskać. Jeśli znacie Commandera Greya z Bad Batch, wiecie, jak on wygląda. To jest ten taki zielony, to jest z pierwszego odcinka. Tutaj jeszcze Wam wkleję zdjęcie. I postanowiłem go odtworzyć właśnie na tej figurce. Malowałem go dzisiaj bardzo długo, chyba pół dnia. No ale się udało, cieszę się bardzo, jestem dumny z tej figurki naprawdę. A prezentuje się ona tak, w ten sposób. Oczywiście nie jest to, wiadomo, jakiś najwyższy poziom i tak dalej, ale też weźcie pod uwagę to, że z jednej strony ja nie jestem totalnie osobą artystyczną i malowanie jakiekolwiek sprawia mi duże, duże trudności. I z drugiej strony to mój pierwszy custom, więc też uważam, że jest naprawdę nieźle jak na to. To było malowane farbami akrylowymi. Poldron jest zrobiony z, po prostu z papieru, wycięty i odpowiednio zagięty. Więc pokażę Wam to teraz bardziej z bliska. Hełm oczywiście ma standardowe malowania jak dla Commandera Greya. Tutaj mamy pomalowany pasek, mamy pomalowane takie dwa małe paseczki na nogach. I ręce. Ręce, z których jestem naprawdę dumny. Jest ten taki zielony naramiennik, taki czarny element jakby wystającego stroju, spod zbroi. Tutaj właśnie biały element, tutaj mamy kolejny zielony. I to średnio widać na kamerce, ale tutaj też jest pomalowana dłoń na zielono. Z tej jednej strony, z drugiej jest normalnie czarna, no bo on ma jakby na nadgarstku jeszcze takie zabezpieczenie zielone. Tutaj jeszcze pomalowałem na torsie czarną farbą, tak właśnie taki łącznik jakby między torsem a ręką, co też daje według mnie fajniejszy efekt niż takie zwykłe. Jeszcze hełm Wam na zbliżeniu pokażę, znaczy na zbliżeniu, bardziej z bliska. Nie jest on może najdokładniejszy, natomiast uważam i tak, że jest bardzo fajny. Oczywiście druga ręka jest taka sama, tylko poldron teraz zasłania. O, proszę bardzo, jest takie samo. Z tyłu nic nie malowałem, bo on tam nie ma za dużo nic do malowania z tyłu. Więc to wygląda w ten sposób. No i jestem z tej figurki naprawdę, naprawdę dumny, muszę Wam powiedzieć. Więc tak się prezentuje mój pierwszy custom. Drugi custom, jaki będę robił, to czekam na farby, powiem szczerze, bo potrzebuję jakby nowego koloru, którego jeszcze nie mam. Więc te farby mi przyjdą albo, jak sądzę, w piątek, albo po weekendzie. Zobaczymy jeszcze. Natomiast jak będzie efekt właśnie ukończony na następnym klonie, którego mam tutaj, o, to jest znowu kolejny biały, no to Wam oczywiście ten efekt pokażę. I myślę, że kolekcja takich customów się będzie rozszerzała. Jeszcze sobie zamówiłem z Ali kolejne 5 takich zwykłych białych klonów. To się też przyda, żeby zrobić właśnie następne jakieś. Jeszcze Wam nie mówię, jaki będzie następny, natomiast mogę Wam powiedzieć tak, jeśli ogarniacie Uniwersum Gwiezdnych Wojen na tyle, że jakby śledzicie, co się dzieje na bieżąco, to jest teraz hype na jednego klona, taki bardzo duży. Kto wie, ten wie, jakiego będę tworzył, możecie trochę zgadywać w komentarzu. Także taki krótki filmik, po prostu chciałem Wam się pochwalić tym, co zrobiłem. Oceniajcie oczywiście, co o tym uważacie. Zachęcam Was do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam Was na Instagrama, gdzie też wpadną zdjęcia tej figurki. No i co? Dziękuję za oglądanie i cześć!